Od dłuższego czasu wszystkie media obiega temat, który i nas nurtuje. Co to będzie, jak długo będzie trwało, jakie będą wyniki. A mamy tu na uwadze rozpoczynający się nowy rok szkolny. Co chwilę nowe opinie, nowe dyspozycje, chaos informacyjny i decyzyjny, niepewność przed pierwszym dzwonkiem. Nie będziemy tu chwalić MEN-u, bo i nie ma za co. Biorąc pod uwagę, że najmniej było konsultacji z dyrektorami szkół, a z nauczycielami prawie wcale. Za wszystko odpowiadają samorządy i dyrektorzy i basta. Witamy Państwa w programie. Dzisiaj rozmawiamy z panią Beatą Stańczyk, naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Witamy Panią. Witam Panią redaktor, witam Państwa. Pani naczelnik, dzwonek tuż, bo to będzie clou naszego programu dzisiejszego, czyli jak przygotowane są placówki oświatowe do rozpoczęcia roku szkolnego. W mediach prawie codziennie konferencje, rozmowy, słuchając wypowiedzi tych ważnych głów, wcale informacji nie przybywa, wręcz można powiedzieć, że chaos coraz większy, ponieważ ministerstwo odpowiedzialnością się nie wykazało, zrzuciło niejako na samorządy i na dyrektorów. Także przed Wami ciężka praca, którą pewnie już wykonaliście. Więc to moje najważniejsze pytanie. Jak przygotowane są placówki oświatowe, szkoły ponadpodstawowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego? Proszę Państwa, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia są wszystkie takie same, czy to dla przedszkoli, czy dla szkół podstawowych, czy dla szkół średnich. Z tymi wytycznymi dyrektorzy zapoznali się, jak tylko one się ukazały. My jako samorząd przeznaczyliśmy środki finansowe na szkolenie dla dyrektorów w dobrych firmach szkoleniowych, aby dyrektorzy mogli też wysłuchać, bo co innego przeczytać to wszystko, co innego wysłuchać od prawników czy ekspertów oświatowych, jak te wytyczne spokojnie wdrożyć bez paniki. Ja się z Panią redaktor zgodzę, bo w mediach zapanowała panika. My mamy już takich wyspecjalizowanych dyrektorów i oni zupełnie spokojnie do tego podeszli. Trzeba zrobić, to się zrobi i szkoły do 1 września się przygotuje. Baliśmy się matur. W czerwcu miały być matury, też była panika, co się zadzieje, ile osób zachoruje. Nic się nie zadziało. Matury przebiegły spokojnie. Później na przełomie czerwca i lipca mieliśmy egzaminy zawodowe. Też przebiegły spokojnie. Właściwie pół roku żyjemy z pandemią. Młodzi ludzie też już się nauczyli żyć w reżimie sanitarnym. Oczywiście wszystkie wytyczne zostały przełożone, że tak powiem, na regulaminy i zalecenia i procedury w szkołach. Wszystkie procedury zostały już wysłane do uczniów drogą elektroniczną. Dyrektorzy po własnym szkoleniu przeszkolili już rady pedagogiczne. Mieliśmy też w starostwie naradę z dyrektorami, na którą zaprosiliśmy panią dyrektor Iwonę Sarwę, dyrektor naszego Sanepidu, która odpowiedziała na szereg pytań Państwa dyrektorów związanych z takimi codziennymi obawami. Ale Pani dyrektor, jako dojrzały już człowiek, który zmaga się z tą pandemią od pół roku, też uspokajała dyrektorów. No proszę Państwa, trzeba przez to przejść, trzeba przestrzegać procedur. Wiadomo, dezynfekcja, maseczki, odstęp 1,5 metra, i wietrzenie i jeszcze raz wietrzenie pomieszczeń. Wrzesień myślę, że będzie spokojniejszym miesiącem, bowiem jest to miesiąc ciepły. Będziemy się starali, aby młodzi ludzie też spędzali przerwy na zewnątrz. Otwieranie okien będzie czystą przyjemnością. Na pewno później, gdy przyjdą chłodniejsze dni, z tym wietrzeniem będzie też trudniej. Ale plany też są tak ułożone, aby część zajęć, część lekcji, oczywiście tak jak się da, była układana blokowo. Czyli na przykład 2 matematyki, 2 języki polskie, żeby młodzież nie przemieszczała się po korytarzach, tak? Bo największe zagrożenie jednak będzie w tych skupiskach na korytarzach. Bo miałam wrażenie, że pani redaktor chciała... Czekam, aż pani dokończy. Natomiast w klasach... te odstępy, tak jak mierzyliśmy, to będzie gdzieś 1,20 m, 1,30 m, tak? No takie mamy klasy. Jak chcieliśmy matury przeprowadzić zgodnie z wytycznymi ministra, to nawet opowiadała mu pani redaktor w programie, no to w pracowniach mogliśmy pomieścić wtedy po 13 osób, tak? No w tej chwili klasy mamy do 30 osób, niektóre są powyżej 30, no to nie da się, żeby każde dziecko było przy osobnym stoliczku i z taką no, 1,5–2-metrową odległością. Ale na tyle, na ile się da, te odległości będą zachowane. I proszę Państwa, tak samo na WF, jeszcze się do WF-u odniosę, tutaj też nauczyciele będą mieli zalecenia, aby prowadzić taki rodzaj zajęć, żeby ten dystans społeczny również na WF-ie mógł być wśród młodych ludzi zachowany. Młodzi ludzie będą do szkoły jeździć autobusami czy busami. Tutaj też już wójtowie nawet dowiadywali się, czy lekcje będą zaczynać się o 8, o której się będą kończyć. Jeśli chodzi o 8 się będą zaczynać, w niektórych szkołach tylko o 7 te zeróweczki. Natomiast jeśli chodzi o zakończenie lekcji, to tu już będzie różnie. W niektórych szkołach, tam gdzie są obiady, wprowadzono trzecią dodatkową przerwę obiadową. Niektóre szkoły, gdzie jest ciaśniej troszkę, chcą wydłużyć przerwy, żeby było więcej przerw 10-minutowych, aby móc swobodnie wywietrzyć salę i żeby na tych korytarzach ta młodzież mogła spokojnie przedostać się do łazienki czy gdzieś w zaciszu zjeść drugie śniadanie. Tak powiedziała Pani, że możemy nie obawiać się według Pani września, bo jeszcze jest ciepłym miesiącem. Jednak wszyscy obawiają się tego powrotu, bo jeszcze nieliczni powracają z wakacji, gdzie przebywali w różnych miejscowościach, stykali się z masą, z rzeszą osób. I czego też się obawiają szpitale, żeby nie było nagłego wzrostu zachorowań, żeby wszyscy mogli spokojnie pracować, objąć nawet tych pacjentów, którzy się przytrafią. Faktycznie te trzy ważne instytucje w ogóle obserwujemy w mediach i takie wrażenie odnosimy, jakby rywalizowały ze sobą, która jest ważniejsza. GIS, MEN, Ministerstwo Zdrowia. Wszystko będzie dobrze, jeżeli nic się nie zadzieje. Też, bo to już było omawiane również z panią dyrektor Sanepidu, panią Sarwą, również te wytyczne Sanepidu, GIS. Jest nawet procedura cała. Wytyczne w razie, jeżeli by się okazało, że któraś klasa idzie na kwarantannę, co dalej robimy. Ale wtedy zaczyna się ta piękna układanka troszkę jakby składać. No bo co wtedy? Ten gorszy scenariusz przyjmijmy. 2 klasy idą na kwarantannę, kilku nauczycieli jest chorych bądź na kwarantannie. I co wtedy? To jest takie trochę jakby działanie po omacku, na wyczucie, taka trochę partyzantka pod presją odpowiedzialności. No, możemy przyjąć ten wariant B, czyli nauczanie hybrydowe. Też jest powiedziane, że to, że klasa idzie na kwarantannę, czy nauczyciel idzie na kwarantannę, to nie znaczy jeszcze, że jest chory, tak? Bo nauczyciel może swoją pracę wykonywać zdalnie z domu. Jeżeli będzie chory, to oczywiście wtedy zgłasza, że jest chory i przebywa normalnie jako osoba chora na tej kwarantannie. Zdalne nauczanie już przerobiliśmy, tak? Znamy i nie do końca cieszymy się wszyscy. Tak, ale nie cieszą się ze zdalnego ani uczniowie, ani rodzice, ani nauczyciele. Proszę Państwa, no nikt nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, bezpośredniej nauki i przede wszystkim, proszę Państwa, wychowania i opieki, tak? Bo szkoła, prócz tego, że uczy, to spełnia ogromną rolę wychowawczą. I właśnie podczas zdalnej pracy, od marca właściwie, gdzie młodzież była na tej zdalnej wraz z nauczycielami, to tutaj cały czas słyszeliśmy o różnych trudnych sytuacjach związanych z samotnością dzieciaków w domu, a nawet w tej chwili też dużo się mówi o wzmożonej cyberprzemocy, tak? Bo właściwie ten świat dzieci przeniósł się tylko i wyłącznie do komputera. Także za zdalnym nikt nie tęskni, ale jeżeli rzeczywiście taki scenariusz się pojawi, w ogóle też rozważaliśmy, że jeżeli pojawią się przypadki zachorowań, no to żeby troszeczkę odciążyć szkołę, rozluźnić szkołę, to przyjmując to hybrydowe nauczanie, przekierowalibyśmy klasy drugie z bólem serca, bo te klasy tak naprawdę w ubiegłym roku, gdy były pierwszaczkami, to chodziły pół roku do szkoły, a pół spędziły właściwie na zdalnym. No ale musimy coś wybrać, w związku z tym ustaliliśmy, że nie możemy od razu pierwszaczków wysłać na zdalne, bo te dzieci muszą poznać system szkoły średniej, muszą się oswoić, zahartować, wdrożyć, muszą się nauczyć, uczyć w szkole średniej, bo to jest zupełnie inny etap edukacyjny. I też rozważaliśmy, że w technikum, chociaż to nas troszkę martwi, w technikum może klasy trzecie, tylko że w klasie trzeciej, proszę Państwa, pojawiają się egzaminy zawodowe. I tutaj też bezcenna jest bezpośrednia nauka w szkole, aniżeli nauka zdalna. Ale no, różne scenariusze są rozważane. Oczywiście też bierzemy pod uwagę ten scenariusz C, że wszystkie szkoły idą na naukę zdalną, bo nie wiemy, co się w naszym powiecie zadzieje i kiedy się znajdziemy w tej żółtej czy czerwonej strefie. A może warto byłoby, teraz to już pewnie jest musztarda po obiedzie, mówiąc kolokwialnie, rozważyć, żeby jednak ten rok szkolny o tydzień opóźnić? Decyzje, tak jak powiedziałam na wstępie, zapadały prawie że z dnia na dzień, zmienne, dopasowywanie wytycznych GIS-u. Ministerstwo dało szeroki wachlarz dla dyrektorów, ponieważ są te trzy modele nauczania, prawda? Ale jak mieliśmy zdalną naukę od marca do końca czerwca, to wszyscy odgórnie rozporządzeniem na tej zdalnej byli. A w kraju obserwowaliśmy, że były miejsca, gdzie te ogniska zachorowań były duże, a były miejsca, gdzie właściwie nie było żadnych zachorowań. I w takich sytuacjach słyszeliśmy, że w tych miejscowościach dzieci spokojnie mogłyby chodzić do szkoły, a zostały, że tak powiem, odgórnie zablokowane na zdalnym, a te, gdzie te ogniska zachorowań były, no to było jak najbardziej zasadne, tak, że to zdalne nauczanie było. I myślę, że tym ministerstwo się kierowało, że nie wiadomo, jak ta pandemia będzie się nadal rozwijać. Bo jeżeli w różnych regionach Polski nie będzie zachorowań, będzie spokojnie, no to dlaczego trzymać na siłę te dzieci i nauczyć? Oczywiście, wtedy tam niech się uczą w tradycyjnych warunkach. Tak, tak. I stąd wydaje mi się, że takie oddanie decyzyjności w ręce dyrektora, organu prowadzącego i sanepidu, bo wiemy, że musi być pozytywna opinia sanepidu, aby to zdalne nauczanie wprowadzić, bo ono z czegoś musi wynikać, tak? Muszą być przesłanki ku temu, aby dzieci przekierować na zdalną naukę. To w takim razie proszę nam przybliżyć, powiedzieć może, na jaką pomoc, przede wszystkim, na jaką pomoc mogą liczyć dyrektorzy ze strony starostwa? Proszę Państwa, no przede wszystkim zawsze chodzi o pieniążki, tak? Bo doskonale wiemy o tym, że pandemia generuje zwiększoną ilość wydatków na środki zabezpieczające. I tutaj jako organ prowadzący absolutnie nie szczędzimy, chociaż na ostatniej naradzie dyrektorów poprosiłam, aby zrobiono mi już symulację, jakie środki zostały wydatkowane, bo niedługo będziemy siadać do planów finansowych, zastanawiać się, czy środków wystarczy do końca roku, czy nie, jak dyrektorzy dysponowali tymi środkami. Jak tu mogę wejść w słowo, bo tu na razie skupmy się tylko na tym najważniejszym etapie, okresie nauki, ale w tych no, ciężkich, trudnych czasach pandemii na pewno potrzeba będzie więcej środków na wszelkie środki dezynfekujące, ochrony. Prawda? Tutaj też było wsparcie ze strony ministerstwa, bo płyny dezynfekujące już do szkół dotarły, tak samo jak i maseczki. I to w dużych ilościach, w zależności od liczby uczniów i pracowników szkoły, to każda szkoła takiej ilości dostała, tam był przelicznik. Ale to już zostało dowiezione. Ja się chciałam na chwilę zatrzymać, bo jeszcze chciałam jedno doprecyzować, też żeby dla uspokojenia rodziców i młodzieży, bo to jest chyba najbardziej istotne, ale także i nauczycieli. Bo o nich tak troszkę mało z naszej obserwacji, to co wynika, mało się mówi o bezpieczeństwie nauczycieli. Tutaj wszyscy pamiętają, aby zabezpieczyć młodzież, aby byli rodzice spokojni, a tu wszyscy muszą być spokojni. Bo zapewne zgodzi się Pani ze mną, że każdy dyrektor swojej placówki chciałby, żeby ta szkoła normalnie funkcjonowała, żeby żadna klasa nie musiała iść na zdalne, ani żaden nauczyciel, prawda? To jest najważniejsze. I według przepisów antykowidowych wszyscy mają obowiązek zasłaniania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych. Tu się prosi dygresja, oprócz premiera oczywiście. Szkoła jest takim pomieszczeniem zamkniętym, więc tam rzeczywiście wszyscy powinni zasłaniać. A przecież my wiemy, obserwujemy całe wakacje. Młodzież, piękny wiek i oni jakby sobie lekko może, nie mówię, że bagatelizowali, ale lekko podchodzili, że ich to przecież nie ima się, prawda? Ich to nie dotyczy, bo oni są młodzi i oni rzeczywiście nie trzymali odległości. Oni wchodzili często i do sklepów bez osłony, ochrony ust i nosa. Jak to będzie wyglądało w szkole? I tutaj stanę troszkę w obronie młodzieży, która jest w szkole. Bo to, o czym wspomniałam, taki nadmienię, że młodzież naprawdę jest bardzo mądra. Egzamin zdalnie w czasie matur. Uczestniczyłam w maturach właśnie w tym celu, aby obserwować, czy wszystkie zasady są przestrzegane. I młodzi ludzie wykazywali się ogromną dojrzałością i odpowiedzialnością. I myślę, że tutaj najwięcej pracy trzeba będzie włożyć w pierwszaczki, tak? W uczniów, którzy przyjdą z klas 8 do nas. To tutaj trzeba będzie ich wdrożyć, bo tak, ósmoklasista chodził sobie do szkoły podstawowej, tam miał swoich nauczycieli, miał wyznaczone granice, miał relacje ze swoimi nauczycielami i wiedział, jak się należy zachowywać. Teraz zmienia szkołę. I tutaj ogromna też praca nauczycieli na początku, tak, bo wrzesień jest bardzo trudny. Tak jak dzieci trafiają do przedszkoli, to jest najtrudniejszy dla nich czas, tak jak trafiają do szkoły podstawowej, tak samo u nas. Przez pierwszy miesiąc to jest bardzo trudna praca dla nauczycieli, bo oni muszą wpoić nowe zasady i przyzwyczaić uczniów do siebie i do odpowiedzialności. To, co ja mówię, tak, to należy tego przestrzegać. Ale dla uczniów klas pierwszych też już te wszystkie wytyczne dziennikiem zostały przesłane. I tutaj to nie jest tak, że nie mówi się o nauczycielach. Podkreśla się wagę dzieci w szkole, bo doskonale wiemy o tym, że szkoła jest dla ucznia, tak? W szkole uczeń jest najważniejszy, stąd w tej chwili cała uwaga skupiona jest na dzieciach, ale na nauczycielach również. I nauczyciele też zostali zapoznani z procedurami. Środki ochrony osobistej dla nauczycieli są zakupione i to już były zakupione przed maturami, tak? W dużych ilościach. Także nauczyciele, którzy pojawiali się teraz po 15 sierpnia już gotowi do pracy, byli wyposażeni. Są maseczki, są przyłbice, są rękawiczki. Wszystko tak, jak Państwo sobie życzą, to do pracy otrzymują, tak? Bo pracodawca odpowiada za te środki ochrony osobistej. To samo jest z pracownikami administracji i obsługi, chociaż w tych wytycznych czytamy, że pracownicy administracji i obsługi powinni się izolować od kontaktu z dziećmi, tak? Żeby ten kontakt był jak najrzadszy. No jeżeli chodzi o pracowników administracji, to na pewno nie będzie z tym dużego problemu, chociaż i tak no, uczniowie w sekretariacie sprawy też załatwiają i trzeba będzie do sekretariatu wejść, tak? Ale no, panie woźne też gdzieś, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, no, też będą przecież stale dezynfekować na bieżąco korytarze, także gdzieś no, nie da się zupełnie odizolować pracowników administracji i obsługi, ale będziemy się starać, żeby ten kontakt był możliwie jak najrzadszy. Tutaj celem jest oczywiście uspokojenie wszystkich, doprecyzowanie tych pewnych szczegółów. No to Pani Naczelnik, może nam Pani jeszcze powiedzieć w takim razie jak, bo dość dawno rozmawialiśmy, taką garść informacji, czy wszystkie klasy w szkołach ponadpodstawowych są pełne, czy są może jakieś dodatkowe klasy, nowe profile? Proszę Państwa, nabór uważam za udany. Liczyliśmy tak na 900-920 osób, a do naszych szkół wolę nauki potwierdziło 950 młodych osób. I muszę Państwu wyjaśnić, jak wygląda nabór, bowiem w mediach lokalnych czytałam takie informacje, że nabór poszedł źle, klasy się nie pootwierały i w ogóle to jest tak niefajnie. A to nie tak. W ofercie edukacyjnej, proszę Państwa, dajemy zawsze zdecydowanie więcej oddziałów i kierunków, aniżeli wiemy, że nam się otworzy. Bo jeżeli spodziewamy się, bo wiemy, ile dzieci jest w powiecie, spodziewamy się 900 czy 920 osób, no to dzieląc to powiedzmy na 30 osób, wiemy, ile tych oddziałów nam się otworzy. ale gdy trzymaliśmy się ściśle tej liczby i w ofercie edukacyjnej mieliśmy tylko tyle oddziałów, ile liczyliśmy, że się otworzy, to było niezadowolenie społeczne, że młodzież nie ma w czym wybrać, bo taka uboga ta oferta, a oni chcą więcej, ciekawsze kierunki i nowe kierunki. To też w ofercie edukacyjnej pojawiają się nowe kierunki, pojawiają się stare kierunki i z reguły widzimy tam, że otwiera się cała klasa. Chociaż wiemy, że cała klasa w niektórych kierunkach nam się nie otworzy, tylko otworzy się pół, bo nie ma tyle dzieci w powiecie, tak? Ale jeśli młodzież, to młodzież, dajemy młodzieży wybór i oni logując się dają nam sygnał, czym są tak naprawdę zainteresowani. Także otworzymy 29 oddziałów. W pierwszym liceum otworzymy 5 oddziałów, a tak naprawdę planowaliśmy 4. Ale jest tak duże zainteresowanie, że 5 oddziałów po 35 osób tam nam się skompletowało. W drugim liceum otworzymy 3 oddziały. Niestety nie otworzyła się tam klasa matwiz, jest nam też bardzo przykro, ale chętnych było tylko 14 osób. Także w tym roku jakiś kryzys, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że co roku któraś ze szkół przechodzi kryzys. Jakaś szkoła jest bardziej modna w danym sezonie, a w drugim sezonie na przykład traci na zainteresowaniu. Jeżeli chodzi o mechanik, otworzymy 5 oddziałów i tutaj wszystkie oddziały są pełne, planowaliśmy 4. W gastronomiku, czyli zespół szkół ponadpodstawowych numer 2, otworzymy 4 oddziały, pełne oddziały technikum. W samochodówce, czyli zespół szkół ponadpodstawowych numer 3, jestem bardzo zadowolona, bo otworzą nam się 3 pełne oddziały szkoły branżowej. Szkoła branżowa to jest znana Państwu dawniej szkoła zasadnicza. Oddziały klasy zasadniczej były takimi niszowymi, ale myślę, że sukces naboru do klas branżowych wiąże się z oddaniem we wrześniu Centrum Kształcenia Zawodowego. Nowoczesny ośrodek kształcenia, doposażony w najnowocześniejszy sprzęt, myślę, że był tym wabikiem dla młodych ludzi i stąd 3 pełne klasy po 36 osób właśnie w tych klasach branżowych, a prócz tego mamy 2 klasy technikum, czyli w samochodówce mamy 5 oddziałów. Na strefowej, czyli w naszym plastyku, dawnej szkole włókienniczej mamy 3 oddziały, ale tam zawsze mamy 3 oddziały, bo to nie jest szkoła z dużymi możliwościami lokalowymi, także 3 oddziały to jest tak akurat i one są pełne, łącznie z liceum plastycznym, gdzie mamy 27 osób, a liceum plastyczne otwiera się już oddział przy 15. Później Nadrzeczna i tu mamy 3 klasy liceum i 1 klasę technikum. I wszędzie te oddziały oscylują około 30 osób, także 950 osób jest to bardzo dobry nabór, proszę Państwa. Niektóre kierunki oczywiście się nie otworzyły. Próbujemy w samochodówce właśnie już od 2 lat, to mamy mechanizacja rolnictwa, to tutaj jest słabe zainteresowanie, tak po 4 osoby i w ubiegłym roku i w tym. I w tym roku tam wprowadziliśmy spawalnictwo w technikum, ale też nie było zainteresowania. No my, że tak powiem, jesteśmy otwarci dla młodzieży, ale to ich gust, ich zainteresowania i ich przyszłość jest w ich rękach i to oni decydują, gdzie i w jakim kierunku chcą się kształcić. Nie my, nic na siłę. To tu jest teraz też dobry moment, Pani Naczelnik, prosimy, takie może króciutkie podsumowanie matur, ponieważ jak wiemy w mediach głośno było, ale w ogóle w całej Polsce, że wszyscy podsumowując tegoroczne matury stwierdzili, że one wypadły gorzej niż w poprzednich latach i cóż się zadziało. Na naszym terenie również były różne komentarze. No właśnie i te komentarze też sprawiły nam przykrość. Proszę Państwa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna publikuje wyniki matur. To są statystyki. I czytamy, że w powiecie tomaszowskim tam 60 kilka procent zdawalność matur, ale na terenie powiatu tomaszowskiego maturę zdają ludzie młodzi i dorośli, którzy uczą się w szkołach publicznych prowadzonych przez powiat tomaszowski, ale również w szkołach niepublicznych, tak? I do statystyk brana jest dawalność zarówno tych naszych młodych ludzi, jak i tych ze szkół niepublicznych. Czyli gdzieś zdawalność matur w powiecie tomaszowskim jest interpretowana, że to jest ta zdawalność w szkołach prowadzonych przez powiat tomaszowski. To nie. W szkołach prowadzonych przez powiat tomaszowski, proszę Państwa, zdawalność matur wyniosła w tym roku 72%. Zdawalność matur w województwie łódzkim również wyniosła 72%. Także my nie mamy powodu do żadnego wstydu, a wręcz jesteśmy zadowoleni. Jeśli chodzi o licea ogólnokształcące, zdawalność matur w naszych liceach wyniosła 89%. Zdawalność matur w województwie łódzkim, średnia zdawalność matur w województwie łódzkim w ogólniakach wyniosła 79%, czyli my jesteśmy 10% powyżej średniej. Jeżeli chodzi o technika, tutaj też były zaburzone dane publikowane w naszych tutaj lokalnych mediach, bo my czujemy się odpowiedzialni, proszę Państwa, za maturę naszych absolwentów. Ale do matury przystępują też osoby, które szkołę skończyły 5 lat temu, 7 lat temu. Ponieważ w tym roku był ostatni rok, kiedy można było zdawać tą starą maturę, to wiele osób jeszcze się zainteresowało i zgłosiło się, że chce taką maturę zdawać. Później w statystykach czytamy, że w mechaniku ta średnia zdawalność jest niska, czy na przykład w technikum na strefowej, tak? Ale jeżeli przychodzi człowiek, który szkołę skończył 5 bądź 7 lat temu i on tej matury znowu nie zdaje, też nauczyciele nie czują się odpowiedzialni za tą dorosłą osobę, która już sama przygotowuje się do matury. Jeśli chodzi o technika, zdawalność matur w naszych technikach jest prawie 57%. Zdawalność matur w województwie łódzkim jest 61%, czyli tutaj 4% jesteśmy poniżej tej średniej, ale to nie jest zły wynik. Niektóre nasze technika, tak jak technikum właśnie wspomniane na strefowej, technikum na nadrzecznej, technikum w mechaniku, to są albo powyżej średniej, albo na granicy średniej województwa łódzkiego. Także matury uważamy, że też wypadły dobrze, pomimo tego, że pół roku młodzież była na nauczaniu zdalnym, a jednak nie odstępujemy od tych średnich województwa łódzkiego. No to nowy rok szkolny przynosi również zmiany personalne. Proszę nam powiedzieć, przybliżyć, bo z tego, co już wiemy, zmieniają się niektórzy dyrektorzy, niektórzy wicedyrektorzy. Proszę nam przybliżyć, kto kogo zastąpi. Dyrektor zmienia nam się jeden, to jest w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 na Nadrzecznej i tam dyrektorem będzie pani Agnieszka Dziedzic. Jeżeli chodzi o pozostałych dyrektorów, tutaj nie ma zmian. Drobne zmiany są na stanowiskach wicedyrektorów. W mechaniku zmieni się wicedyrektora, dlatego że pani Agnieszka Dziedzic, która była tam wicedyrektorem, stanęła do konkursu i teraz będzie dyrektorem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8. Dyrektorzy zmienią się, wicedyrektorzy zmienią się jeszcze w gastronomików, czyli w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. To tutaj zmiany, ale one też wynikają ze względów zdrowotnych poprzednich wicedyrektorów i tu bym się nie chciała odnosić do urlopów, czy to już są takie sprawy delikatne. Czyli tylko nam się zmienia jeden dyrektor w szkole na Nadrzecznej. Tak. Temat nam jest szeroko znany, ale to jest problem na inny program. Natomiast dzisiaj już tak może zataczając krąg i podsumowując, reasumując wszystkie dzisiejsze problemy poruszane, pani naczelnik, tak jeszcze byśmy chcieli na koniec uspokoić, ale taki komentarz mi się nasuwa, ponieważ nadal żyjemy i to będę podkreślała w tych czasach pandemii. To w ogóle takie piękne zdanie powiedziała pani dyrektor Sanepidu, kiedy u nas w programie gościła, cytując prawie jej słowa, że może Polacy nie do końca rozumieją powagę sytuacji, dlatego że u nas nie było takiej sytuacji jak we Włoszech, że trumny stały na ulicach. I na całe szczęście, że u nas takiej sytuacji nie ma, że może jest mniej zjadliwy wirus w Polsce i do tego myślimy, że już nie dojdzie. Ten optymistyczny scenariusz zakładamy wszyscy. Ale i tak trzeba uważać, bo tę walkę z COVID-em to tak można porównać do jazzu. To jest taka jedna wielka improwizacja. Przykre tylko jest, że ministerstwa, te trzy powiedziałam najważniejsze, GIS, MEN, Ministerstwo Zdrowia, nie do końca to są dobre działania. Gdyby tak generał na polu walki zmieniał swoje decyzje, no to niestety żołnierze by polegli. Dlatego chodzi mi o podsumowanie, że tu największa rola w tym wypadku, największa odpowiedzialność spoczywa na samorządach i na dyrektorach. Tym, którym najbardziej zależy, żeby w tych szkołach było bezpiecznie. Proszę na zakończenie, już reasumując, uspokoić rodziców i młodzież, że będzie, także nauczycieli, że będzie można spokojnie ten rok szkolny rozpocząć i zapewne go dokończyć, czego sobie wszyscy życzymy. Proszę Państwa, jak obserwujemy pandemię w powiecie tomaszowskim, to możemy też śmiało powiedzieć, że nasi mieszkańcy są zdyscyplinowani. U nas tak naprawdę, nawet jak pani dyrektor Sanepidu gościła na naradzie naszej oświatowej, też o tym wspomniała, że mieliśmy raz takie mocne ognisko koronawirusa, że rzeczywiście sporo osób zachorowało i długo ta choroba w nich była, bo różnie przechodzili tą chorobę, tak? Później już były lżejsze przypadki, w tej chwili ta zachorowalność, ten wirus zresztą wyhamował, to też wszyscy o tym mówią, ale w powiecie tomaszowskim naprawdę jest spokojnie. Jeżeli chodzi o powroty z czasów, z wypoczynku, te powroty już od pewnego czasu są, tak? Bo tu pani wspomniała o zmianie terminu rozpoczęcia roku, ale też rozmawialiśmy z dyrektorami na ten temat, że nie ma takiej potrzeby. Oni nie mają żadnych sygnałów, bo przecież natychmiast by wiedzieli, Sanepid by informował już, czy jest jakaś zachorowalność wśród ludzi młodych, uczęszczających do naszych szkół, czy wśród naszej kadry pedagogicznej, czy niepedagogicznej. Także na razie nic złego się nie dzieje. Nasi dyrektorzy są optymistami, robią co do nich należy i wierzą, że wszystko będzie dobrze. Także z tego miejsca oczywiście uspokajam rodziców, ale też zachęcam młodych ludzi do dbania o siebie, bo nie każdy zachoruje na koronawirusa, ale to też od nas zależy, od naszego trybu życia, czy będziemy na tyle silni, że nasz organizm sobie poradzi z tym hulającym wirusem, czy nie. Ja zacznę od siebie i może pani redaktor też takie praktyki zaczęła stosować, ale od początku pandemii zwracam ogromną uwagę na moją dietę. Pandemia wyleczyła mnie z jedzenia na mieście. Bardzo dbam o to, że jadam tylko w domu i zwracam uwagę, co jadam. Zaczęłam się wyprowadzać na spacery. I tutaj zachęcam wszystkich do wyprowadzania się na spacery, do wietrzenia się. Nie robiłam tego bardzo, bardzo długo już, ale jak wybuchła pandemia i takie wskazówki też usłyszałam od mądrzejszych ode mnie, zaczęłam to robić. Oczywiście zachęcam do noszenia maseczek, jak się tylko da i gdzie się tylko da, bo ja wiem, że są sytuacje, że na dworzu zdejmujemy te maseczki, bo albo jest gorąco, albo jest nam już źle. Ale jeżeli będą młodzi ludzie jeździć autobusami, to ta maseczka musi być, koniecznie musi być. No i przyjmijmy, przynajmniej na czas pandemii, taki styl szwedzki. Bo Szwedzi przepięknie sobie radzą z tą epidemią, bowiem oni mają od zawsze dystans społeczny. Proszę Państwa, ja należę też do osób, do takich przytulasów, że zawsze lubiłam gdzieś ciepło się z kimś przywitać i zawsze tego całusa dać, a teraz dystans. Nie witam się i nie rzucam się nikomu na szyję i już tak całusków, policzek nie ma. Da się zmienić swoje zachowania i zachęcam wszystkich młodych ludzi, żeby zweryfikowali swoje nawyki, bo jesteśmy wychowywani w miłości. Tą miłością się dzielimy. I chętnie się dzielimy, ale na chwilkę dzielmy się nią słownie. I tu właśnie chciałam też zachęcić młodych ludzi, którzy w tym okresie pandemii też na pewno spotkali się z hejtem, też spotkali się z tą cyberprzemocą, ze złym słowem. Zachęcam Was, kochani, żebyście się wzajemnie wspierali dobrym słowem. Wypuszczajcie z siebie dobre, budujące słowa, a jak będziecie słyszeć złe słowa, to nie przyjmujcie ich. Tutaj dzisiaj przyniosłam pani redaktor róże. Mamy koniec lata, ostatni weekend sierpnia. I te róże są piękne, są białe. Pani redaktor się uśmiechnęła, jak je dostała. Ja też. Chociaż jestem pewna, że znajdą się osoby, które powiedzą, ja nie lubię białych róż. Znajdą się też takie osoby, które powiedzą, że nie lubią róż. Ale te róże nadal będą piękne. Nadal ktoś, kto będzie je dostawał, się uśmiechnie. A ktoś, kto mówi brzydkie słowa pod adresem tych róż, to są słowa tego człowieka. A ludzie, dobrzy ludzie do dobrych rzeczy, do dobrych innych ludzi zawsze będą się uśmiechać i z siebie dobre emocje, dobre wibracje wypuszczać. Oddam teraz głos. To jest taki w ogóle piękny przykład takiej wzajemnej relacji, którą chyba obie byśmy chciały puścić w teren, w świat. W nasz Tomaszów przede wszystkim, ale w ogóle w świat, więcej serdeczności na co dzień, na ulicach, w szkołach, w biurach, w zakładach, wszędzie. Kwiaty myślę, że kochają wszystkie kobiety, bo rzeczywiście ogromną radość dzisiaj Pani mi sprawiła. Ja tylko chciałam porównać, tak, żebyśmy też byli silni na te złe słowa, bo my dorośli sobie z tym radzimy, ale młodzież, proszę Państwa, sobie z tym nie radzi. Widzimy, jak rośnie skala zachorowań depresyjnych u młodych ludzi, jak rośnie skala samobójstw, tak? Także wypuszczajmy z siebie dobre słowa, dobro na każdy dzień. A w tych trudnych czasach jest ono jeszcze bardziej potrzebne. To tak jeszcze wracając do tych maseczek, tej ochrony osobistej, przepiękne tutaj rady, które Pani Naczelnik udzieliła wszystkim, ale przecież są teraz tak piękne maski, przeróżne wzory, dopasowane, mogą być takim elementem, dodatkowym elementem naszego stroju. Więc tak samo dla młodzieży. Ten design maseczkowy się niezwykle rozwinął i zauważam, że kupują to i dziewczynki, i chłopcy, bo dziewczynki już widzę, że mają maseczki dopasowane do stroju, kolorystycznie, jeśli chodzi o wzór, i chłopcy też poszli w takie męskie wzory. Także w ogóle ta sprzedaż maseczek podzieliła się już na płeć, na żeńską, na męską, na dzieci, bo są przepiękne maseczki dla dzieci. Dzieciaki też widzę, że chętnie te maseczki ubierają. One stają się dla nas też już przyjemnością, bo są czymś ładnym, co ubieramy, tak? A jednocześnie zabezpieczają nas wszystkich, przede wszystkim naszych bliskich, osoby starsze, które są bardziej narażone na niebezpieczeństwo niż młodzież, niż ludzie młodzi. Także może wykorzystujmy też te takie plusy każdej sytuacji w pozytywny sposób. Pani Naczelnik, jest Pani również wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. I tutaj, jeżeli mogę się odnieść do pewnego faktu, który ostatnio zaistniał, a mianowicie na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zagłosowali za sprzedażą arkad. To było szczególne miejsce w naszym mieście, Tomaszowie Mazowieckim, takie w ogóle w sercu miasta umiejscowione. Jest to, uważamy, decyzja bulwersująca. Kto w ogóle dał prawo sprzedawania takiego miejsca? To znaczy, proszę Państwa, w porządku sesji projekt tej uchwały był i zaraz na początku sesji Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Ja głosowałam za zdjęciem tego punktu z porządku obrad. Większość radnych opowiedziała się za tym, żeby ten punkt został i był procedowany. Jako radna nie wypowiedziałam się w temacie sprzedaży arkad, ale wynikało to z tego, proszę Państwa, że sesja zaczynała się o 9:00. Ja na czwartek miałam zaplanowaną naradę z dyrektorami i z panią dyrektor Sanepidu. Było to dla nas bardzo ważne, na 13:30. I szczerze powiedziawszy, myślałam, że do tego momentu sesja się skończy. Jednak no, dyskusje były dosyć długie i ten punkt był procedowany w momencie, kiedy ja już musiałam niestety wyłączyć się i przejść na naradę dyrektorów, także nie mam nic wspólnego ze sprzedażą arkad. Szanowni Państwo, arkady to szczególny obiekt, miejsce w sercu naszego miasta. To jest zabytek. Ale ten temat pozostawimy na odrębny program. A dzisiaj dziękujemy bardzo za chyba bardzo dobre rady dla dyrektorów szkół, optymistyczne. Czego możemy Pani życzyć? Proszę Państwa, wszyscy życzmy sobie spokoju. Spokoju i optymizmu. Przejdziemy przez to. Nie przez takie trudne sytuacje przechodziliśmy i dawaliśmy sobie rady. A nasz naród w ogóle, jako Polaków, to naprawdę to jest mistrzostwo świata, z czym sobie musieliśmy radzić, z czym sobie radzili nasi rodzice, z czym my, nasze pokolenie też sobie radziło. Także z pandemią też sobie poradzimy. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój. My życzymy dobrego nowego roku szkolnego. Dzisiaj dziękujemy za rozmowę Państwu, dziękujemy za uwagę. Naszym i Państwa gościem była Pani Beata Stańczyk, naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękujemy. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.